Dzień dobry Państwu, witamy Państwa bardzo serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest, nie zgadną Państwo kto, ktoś absolutnie niebywały, fantastyczny, świeży, nowy, błyskotliwy, redaktor WOC prosto z Dublina, Dublina. W Polsce on był po prostu, no nie chciałbym, żeby się pogniewał, ale był zwykłym Wosiem, nie? Przepraszam bardzo Cię Rafał, no ale w Polsce byłeś po prostu Wosiem, a w Dublinie jesteś redaktorem WOC, dlatego się witam jeszcze bardzo dziś serdecznie niż ostatnio serdecznie Cię witam. No dziękuję, że mnie tak miło przywitałeś. Wiem co powiedzieć. Może ja Ci powiem, że no dobrze. To ja Ci powiem, że ostatnio byłem, nie było nas w ubiegłym tygodniu, bo byłem na wakacjach w Kielcach i sobie robiłem tak, o tu, nie wiem czy pokażę, o tutaj, kreseczkę sobie robiłem. Kreseczka jest, barber jest, WOC. Pojechałem specjalnie do Kielc na wakacje, żeby zrobić kreseczkę. Jak widać, nie? Widać, nie? Widać. Widać, no. Widać. Czyli wakacje udane, proszę Państwa. Byłem w ogóle w Kielcach. Ale wróciłem z Kielc i akurat w tym momencie Biden przyleciał do Polski. Ale ja tu dzisiaj chciałem z Tobą, Rafał, podzielić taką jakby swoją refleksją, że ten Biden to jest cichapęk, nie? Bo wydawało się, że tam w Stanach też nawet mówili, nie? Że tam Trump, że Sleepy Joe, tam 80 lat ma nie i że tam nie kojarzy wszystko, co się dzieje, a tu się okazało, że on ma te takie kuliste, takie duże, nie wiem jak to będzie po irlandzku, nie? To balls takie, nie wiem jak to jest po irlandzku, ale że on ma takie wielkie, że on wsiadł w ten pociąg tu i pojechał tam do tego Kijowa, nie? Tuż przed rocznicą rozpoczęcia wojny. No i świat też tak zamarł. I świat odebrał to w ten sposób, że jednak Biden pokazał, Stany Zjednoczone pokazały, że będą wspierały Amerykę, że Ameryka będzie wspierała Ukrainę w wojnie z Rosją i będzie wspierała całym sercem, militarnie będzie wspierała i mentalnie. I to była bardzo ważna wizyta. Ale potem ten Biden też taki mały pociąg, nie? Ty polski, a wiesz, że, bo to jest taka informacja ważna, że na przykład oni, ci amerykańscy prezydenci, to nie podróżują jakimiś innymi nieamerykańskimi środkami komunikacji, a nie miejskiej, tylko w ogóle, nie? Tylko amerykańskie mają samochody swoje specjalne, amerykańskie samoloty i tak dalej, ale nie mieli akurat amerykańskiego pociągu i musieli skorzystać z polskiego pociągu i tym polskim pociągiem ten Biden pojechał do Kijowa i z powrotem. Coś niesamowitego, ale dobra, potem to jest, co jest ważne też, co ja Ci mówię, że to Sleepy Joe, nie? Że tak cichapęk jest, nie? Że się wydaje, że on sleepy, on nie sleepy wcale, nie spał 26 godzin, twardziel nieprawdopodobny, jakiś amerykański nawet można powiedzieć. I o co chodzi? Tu ma przemówienie, nie? Tutaj w Polsce już. To zaraz ty o tym przemówieniu też coś powiesz, nie? A co, czekaj, ma to przemówienie? Przemawia. I on przemawia, nie? I się wydawało, że przemawia i przemówił, nie? I wtedy to przemówienie skomentował Jarosław Kaczyński. Tak po cichu tam kamery wyłapały i Jarosław Kaczyński syntetycznie bardzo to ujął i ujął to tak, nic nie powiedział. Czyli Polacy się zastanawiali, czy czekali na coś takiego, że ten Biden powie coś o przyszłości Polski, w sensie kooperacji ze Stanami, militarnej albo coś. A to Biden takie okrągłe słówka jest. Ale to nie o to chodzi. To nie o to chodzi, nie. Bo trzeba czytać pomiędzy wierszami, wersami. I najważniejsze właśnie w tej wizycie, co było, to było, jak policzono, 45-sekundowa wizyta Bidena i Tuska na schodach. Oni się spotkali na schodach. Teraz uważaj, nie? Ścichapęk, nie? Ten Biden z tymi wielkimi, nie wiem jak to będzie po irlandzku, a tutaj bolsy, nie? Ok, takie kuliste. I się spotkali na schodach i wtedy powiedział, Donald Tusk powiedział, co Biden mu powiedział, nie? Na tych schodach 45 sekund. Nieprawdopodobna wizyta. I powiedział mu tak. Czytam tweeta Tuska. Joe Biden krótko i dosadnie. Donaldzie, będziemy bronić solidarnie wolności i demokracji. Zawsze i wszędzie. No nie wiadomo, że tak powiedział, no bo znaczy nie wiadomo, no jest ciężko to zweryfikować, bo przy tej rozmowie był właśnie tylko Donald i Trzaskowski. Trzaskowski nie będzie mówił niczego innego o Trzaskowskim za chwilę. Ale jednak rozumiesz, że ten Biden oczywiście tutaj się widział z prezydentem Dudą, z Morawieckim się widział, ale on jednak chyba w całą sercem temu go Donalda bronić demokracji. To taki poszło. Ten Donald przekazał, że chyba Biden jest po jego stronie. Tak mi się wydaje. I to jest najważniejsze i niektórym to uciekło. Donaldzie. No, tak. Skończyłeś już? Nie, znaczy tak, ale mogę, jak chcesz, to ja mogę długo mówić. Ja mam taką łatwość. Ale na razie skończyłem, no. No ja też słyszałem o tym, że rozmawiali do 19:00 prezydent Biden
niedoszłym prezydentem Tuskiem, że długo rozmawiali. To się tutaj odbiło się szerokim echem bardzo. Jeszcze też czytałem, nie wiem, czy to się stało, bo nie powiedziałeś o tym, ja wyczytałem w New York Timesie, gdzieś przeczytam, jak jeszcze zanim przyleciał Joe Biden, to było napisane tak, że prezydent Biden przemówi ze starożytnego warszawskiego Zamku Królewskiego, położonego na wzgórzu ponad polską stolicą. Czy to ale jak, jeszcze raz, bo po angielsku. Bo ja kiedyś byłem w stolicy Polski, teraz nawet jestem i wziąłem Zamek Królewski i on nie jest jednak starożytny i tak nie za bardzo można też z tego zamku oglądać. To powiedzmy sobie to wprost. Jeszcze raz? Zniszczyli, komuniści odbudowali Zamek Królewski w Warszawie. Zagierka odbudowali. Zagierka, właśnie. Ty coś chyba coś z Gierkiem masz wspólnego, nie? Taka wzgórza, rodzina czy coś? Ale wzgórza chyba nie usypali. Więc tu doszło do jakiegoś nieporozumienia chyba. Czy nie? Ale wiesz co, ja teraz jestem ciekaw, to może pójdę. Po tym programie pójdę może zobaczyć, może tam w ostatnich dniach jakoś może wybudowali jakiś starożytny zamek na jakimś wzgórzu. I może, bo wiesz, technologia idzie naprzód. Ja byłem, przed tą wizytą byłem pod wrażeniem głębokiej znajomości polskiej historii oraz nawet topografii polskiej stolicy po stronie zagranicznych dziennikarzy. Ale ja myślę, że to się zmieni. Ja myślę, że to się zmieni, bo mówiąc zupełnie poważnie, myślę, że teraz jest taki bardzo ciekawy moment, w którym pewien taki proces się zakończył, takiego rośnięcia, organicznego rośnięcia Polski, nie wiem, to nazwał, na takiej szerszej arenie. I mnie bardzo denerwują ci wszyscy, komentatorzy, obserwatorzy i tak dalej, którzy tak zawsze jak ktoś zaczyna coś mówić o jakiejś takiej roli Polski w Europie albo w świecie, to oni zaraz zaczynają szydzić. Nie wiem, czy znasz taki typ. Tak? Od razu mówią, że to wielka Polska. Machanie szabelką, prężenie mózgów. Nie spotkałeś się? Ja się bardzo często z tym spotykam. A to może tam w Irlandii, tutaj w Polsce. I to jest jakiś taki dziwaczny przejaw, ja bym to nazwał brakiem dorosłości. Takiego, nie wiem, czy takiego bym to nazwał piotrusiopanizmu. Że bardzo wielu polskich komentatorów, zwłaszcza z takiego starszego pokolenia, powiedzmy takiego twojego pokolenia. No to już dziadki. To dziadki. Tak myślę, że ta Polska to już musi być taka zawsze tym takim małym krajikiem, petentem, który przychodzi z tą czapką w ręku do tego zachodu i tak no weźcie nas, przyjmijcie, oni tak łaskawie nas przyjmują, my tam siadamy w tym kąciku i tam się za bardzo nie wychylamy, żeby tutaj nic nie było. No i ta Polska ostatnio coś zaczyna tak jakoś tutaj bardziej się tam rozglądać, mówić, że to im się nie podoba, tamto im się nie podoba. No i ci nasi skromnisie, no oni nie wiedzą, co jest grane. Oni uważają, że to jest jakieś podejrzane, jakieś niepotrzebne. I to się w różne sposoby, na różne sposoby się to przejawia. Jedni uważają, że ta cała polska ofensywa dyplomatyczna teraz od roku trwająca to jest taka sztuka dla sztuki, że to jest wszystko tylko po to, żeby właśnie Morawiecki z Dudą mogli sobie pojeździć po latach, polatać po świecie. Albo żeby zrobić sobie zdjęcia tam z Bidenem, z Urzulą i z innymi Macronami i żeby w ten sposób wygrać wybory następne, że to jest nam, że no, politycy chcą wygrać wybory, straszne, prawda? Ale wiesz, tak, ja na przykład Korwin-Mikke nigdy nie chciał, moim zdaniem. Nie, nie wygrał, ale gdyby no zechciał, to na pewno by wygrał. No tak, ale on nie chciał. Nie chciał. No i dobrze. No to wiesz, jak się też wygra wybory, no to też jest taka sytuacja trudna wtedy, ciężka, bo trzeba rządzić na przykład, nie? To się wiąże jednak z taką działalnością, taką aktywnością, wiele kalorii się spala, nie? Nie, jest to bardzo trudne zajęcie, wielu to przerasta. Tak. Ja Korwin na przykład nigdy nie chciał chyba, ale to jakby jest coś innego. No, a ci, co rządzą, to jeżdżą tam i się w ogóle wyobraź sobie, że tam coś mówią, że ta Polska coś tam chce, że ona by chciała, żeby tam Niemcy więcej czołgów wysłali, albo tam mówią, że im się nie podoba pakiet Fit for 55. I wielu to przeraża. Uważają, że Polska to jest taki, jakiś taki mały kraj, no ma ze 3 miliony mieszkańców i jakieś takie PKB wielkości, nie wiem, tam połowy Berlina i że to jest taki mały kraj, który generalnie to najlepiej, żeby przyjął euro i tak się ustawił między nimi, usiadł pomiędzy Litwą a Estonią, nic nie ujmując Litwie i Estonii, no, i żeby tam sobie siedział.
A tu ta Polska coś tam chce, coś próbuje, coś mówi, że to jest, że tam 40 milionów tych Polaków jest, że to takie już całkiem wysoko, jeśli chodzi o na tej mapie gospodarczej jesteśmy, że jednak przez te 30 lat ta Polska no dosyć mocno nadgoniła, jest takie ładne słowo w wokabularzu unijnym, konwergencja, i ta Polska zawsze jest wśród tych liderów konwergencji wymieniana. No i proszę ja ciebie, ta Polska się jednak trochę urosła. I tak jakby Polska urosła, a ci nasi komentatorzy, oni ciągle chcą, żeby Polska chodziła w tych ubrankach, co miała, jak była na początku lat 90. I to tak śmiesznie wygląda, bo wiesz, te spodnie, nie wiem, czy próbowałeś założyć spodnie, w których byłeś w pierwszej komunii. W ogóle byłeś u komunii pierwszej? Byłem, tak, byłem. No, miałeś spodnie miałeś pewnie jakieś. Miałem, takie granatowe miałem. No i jakbyś je próbował założyć, to chyba by się nie udało. Nie? To takie dziwne, tak się ubierać w te ciuszki, które się tam nosiło za młodu. Wiesz, w wielu przypadkach niemożliwe. A jednak ci komentatorzy by tak chcieli, żeby ta Polska cały czas była w tym miejscu, gdzie była. No, więc mnie to trochę denerwuje. Tylko, że ile... Ty, Rafał, dobra, bo mi się coś przypomniało, ci muszę powiedzieć, nie? No. Bo okazało się, że ma na własnym nosie, okazało się, że nas oglądają specjaliści od telewizji, nie? Naprawdę. I to może jakiś przez przypadek się jeden zawieruszył, nie, na tym YouTubie. Ale zadzwonił do mnie ten przez przypadek, być może się opowiedział, że mu się strasznie podoba ten program nasz, nie, szczególnie ty, nie, bo ty jesteś inteligentny, ale że my, czy pyta mnie, czy my mieliśmy próby kamerowe, a ja tak, wiesz, nie chciałem się zdradzić, nie, że nie mieliśmy. I tak, no ja tak, wiesz, mówię, że tak ogólnie mówię. No tak mówię, nie, i tak powiedziałem, nie. A on wtedy mówi, bo właśnie zwróćcie uwagę, że czasem jak właśnie przed tą kamerą, to za dużo się drapiecie na przykład, nie? Że drapiemy się i to podobno się nie wolno drapać. Ja nie wiem, dlaczego się nie wolno drapać. Albo nie wolno tak też robić, nie? Czy coś, bo to przeszkadza podobno widzom. Chodź tak trochę porobimy. Porobiłbyś tak ze mną trochę? Nie lubię, jak się macha. No, że się macha i że się drapie też, nie? I coś takiego, nie? To się przeszkadza, to widzą. Weź, chodź trochę podrapnie. Zrobimy taką walkę, co? Ja ci tutaj... Dobra, no. Żeby im powszechkazało, nie? Do tym on, nie, weź, bo to straci zupełnie mój baranek, no i go załóżcie, nie. Ale ty, bo stracisz wtedy zupełnie, no nie. Na głowie, nie, bo to jest poważny program, musisz, tylko pamiętaj, nie drap się za nazbyt wiele, dobrze? To musiałem tak wstawić. A teraz chciałbym jeszcze, co się dzieje w Polsce, nie wiem, że tam do ciebie dotarło. Taka afera mięsna wybuchła, ale nie, że ktoś zostanie pozbawiony życia, jak za czasów PRL-u, bo ja pamiętam, że jak w PRL-u wybuchła afera mięsna, to jeden z pracowników, ojciec bardzo znanego aktora, nie będziemy mówili jakiego, został skazany na karę śmierci, tą karę wykonano. I ta afera, bo tam podobno, znaczy malwersowali trochę mięso, nie, bo to był PRL, to nie było mięsa, nie, i to mięso było takie wtedy bardzo na wagę złota wręcz, no i tam tym mięsem i tam i skazali, był ta kara śmierci, kara wykonana, w ogóle dramat jakiś, nie? Że za sprawę gospodarczą kogokolwiek zabito. No ale tak był, to PRL. A tu teraz jest inna afera mięsna. PRL zrobił moratorium na karę śmierci. Tak, tak, mięsną szczególnie. Ale teraz jest inna afera mięsna i w centrum tej afery mięsnej tu w Polsce wystąpił Trzaskowski Rafał, nie? Bo co się okazało? Okazało się, że Trzaskowski Rafał miał podpisać... Nie, właśnie nie. Że należy do takiej grupy ekskluzywnej miast, C40 się nazywa, i tam jest około 100 miast na wszechświecie całym i one, te miasta, mają bardzo ambitne cele klimatyczne, nie? Żeby tam jak najmniej zużywać tej energii, tego CO2 i żeby też, uwaga, teraz uważaj, teraz się trzymaj, żeby nie iść na biału w ogóle, czy tam zmniejszyć i żeby nie jeść mięsa i żeby w ogóle zmniejszyć. Takie cele i tam było takie tabelkę, nie? Dziennik Gazeta Prawna opublikowała taką tabelkę, że w pierwszym etapie te cele to są takie, żeby każdy w tym mieście, na przykład Warsaw, jadł tylko po, chyba to już miało być w 2030 roku, jadł tylko po 16 kg mięsa. Tak powiem, że bo to jakby... Na raz. Ktoś może... Nie, rocznie. Nie, rocznie. Naraz. Rocznie. Myślałem, że naraz. Rocznie to... Naraz to ja bym, może nawet ja bym nie zjadł. Chociaż... Wy nie wiem, czy znacie tę naturę Sławomira Jastrzębowskiego, bo on jest znanym krytykiem kulinarnym. Nie wiem, czy śledzicie jego wcielenie internetowe, znaczy twitterowe. On tam na Twitterze wrzuca takie mini książki płaskie. Mi się to bardzo podoba, bo on tam zawsze wrzuca takie różne jarskie dania. Bo w ogóle on nawiązuje, proszę Państwa, bo nie wiem, czy wiecie, że pionierem w ogóle weganizmu w Polsce był niejaki Jastrzębowski. I to było przed wojną, takie książki są jeszcze takim starym gotykiem pisane i on tam wtedy to pisał, jego przodek, i Sławomir Jastrzębowski to
kontynuuje to dzieło i tam wrzuca takie, więc jak Państwo potrzebują jakichś dań jackich, to on tam takie robi taki food porn tak zwany i tam wrzuca, pokazuje co... Zapraszamy na Twittera. Seansami nienawiści. Nie wolno tak machać, bo ten specjalista od telewizji powie, że nie wolno machać i się drapać. Chodźmy trochę podrapiemy, Rafał. Zróbmy taką małą przerwę na drapanie. Tylko Brukselka. Tylko Brukselka? Tylko. Brukselkę? Dobra, lubię, uwielbiam. Ale zaczekaj, bo ci dokończę wątek, nie? Bo ty jakieś didaskalia tak zwane, nie? Zrobiłeś teraz. Dygresje takie zrobiłeś. Jakieś trudne słowa znam. Skąd ja to znam? Musiałem gdzieś usłyszeć. Dobra, nieważne. Ci teraz powiem o Trzaskowskim Rafale, nie? Że po prostu i wolno będzie jeść tylko do 2030 roku 16 kg mięsa. Teraz średnio Polak zjada 70 rocznie kilogramów, żebyście wiedzieli Państwo, lub mięsa tam jakichś przetworów, a to będzie wolno tylko 16 kilogramów, a potem, po iluś tam jeszcze latach, w ogóle wcale, że całkowicie, że nie. I że nie zna się komuś, to reżyser tutaj siedzi tutaj reżyser z boku, mówi, że nie wiem, to ja jest z matematyki, to jest wszyscy w Polsce wiedzą, że ja z matematyki jestem genialny. O ile procent ma się zmniejszyć spożycie mięsa w Polsce? Ty, i zrobili jazdę na tego Trzaskowskiego, nie? Że co on w ogóle podpisał, że gdzie on chce być, że on chce Polakom zakazać schabowego golonki i steka, nie? I wtedy Trzaskowski się przestraszył bardzo. Nie I on wtedy powiedział. Na mięsie. Na mięsie. I wtedy Trzaskowski powiedział, że on wcale czegoś takiego nie powiedział, że to nie jest tak, nie? I wtedy te pisiory okropne wyciągnęły mu temu Trzaskowskiemu takie filmiki różne, gdzie on niestety tak, no jakby to powiedzieć, że te filmiki mu, że on chyba powiedział jednak to, że nie, ale to wtedy on mówi, że to jest źle zrozumiane. I to była taka ciekawostka, nie? Bo ktoś go próbował bronić, taki znaczniejszy, i powiedział, że to nie jest tak, że tak ma być, tylko chodzi o to, że takie są cele. I ja wtedy sobie pomyślałem, nie, że ja to nic nie rozumiem, ponieważ ja rozumiem. Nie? I pomyślałem sobie, że... Ja pamiętam taki cytat ze świętego Tomasza z Akwinu, że cel to nie dlaczego coś się dzieje, tylko dlaczego coś się dzieje. Może to. Ale wiesz, mięso. Na przykład jakbyś mnie zapytał, co ja sądzę o mięsie, to ja bym ci chętnie odpowiedział. A czy cię nie zapytam? Albo dobra, zapytam cię, jak się tak napraszasz. Jak się napraszasz, no to zapytam. Rafale, a co ty sądzisz o mięsie? Ja uważam, że mięso jest całkiem smaczne. Jestem fleksitarianinem. To znaczy, że mogę, ale nie muszę. Myślę, że to jest bardzo dobra, zdrowa postawa, bo jednocześnie może ona nam rzeczywiście pozwolić zmniejszyć konsumpcję mięsa, którego tam, powiedzmy sobie szczerze, no tam ten cały przemysł mięsny to on nie jest taki za sympatyczny. On tam dużo marnuje, dużo energii i tak dalej, ale z drugiej strony no bez mięsa to się nie da, ciężko. Więc tak. Ale właśnie chcą zakazać nam tego mięsa, tylko nie chcą tak za szybko się tak trochę wycofują. Taktycznie się wycofuje ten Trzaskowski, żeby tak wiesz, bo za głośno jak będzie, to go mogą nie wybrać. To znaczy, że on nigdy nie zakaże, bo nawet jakby zakazał, to potem by powiedział, to by się wycofał. To co to za zakaz, z którego się wycofuje? No tak. Gdyby było, jakby powiedział, że nie zakaże mięsa i by wszyscy podnieśli larum, mówią, co, zakażesz mięsa? A on mówi, tak, zakażę mięsa. I co? Ty, a ja sobie jeszcze też tak powiem, Rafał, no. I wtedy Rafał, cała sobie, mówi, no. No tak, oczywiście. Rafał, bo ja sobie też tak pomyślałem. Rafał, bo ja sobie też tak pomyślałem wtedy, nie, że tak technicznie sobie pomyślałem. Że jeszcze ci nie powiedziałem, że tam było, to jest też najlepsze chyba, wydaje mi się bardzo dobre, że w ogóle w tych planach tego C40 była taka informacja, że nie wolno kupować za dużo ciuchów. Rozumiesz? Bo jak na przykład kupujesz koszulę, to ta koszula tutaj, taka bardzo ładna, mam koszulę w krateczkę, to ta koszula sprawia, że ona do wyprodukowania jej tej koszuli się zużywa wodę i się CO2 robi. Nie? I nie wolno za dużo tych koszul. I taki był plan tam napisany, że ambitny bardzo, że rocznie człowiek jednostka warszawska, zwana warszawiakiem albo warszawianką, będzie mogła kupić, uważaj teraz, rocznie 3 sztuki nowej odzieży.
W tym się zalicza bieliznę majtki, nie? Ale skarpetki są liczone, że dwie skarpetki to jest jedna odzież niby, nie? To uczciwie to przyznajmy. Nie, że jedna skarpetka i coś. Ale majtki to już nie, że majtki to jedna, tylko że majtki. Na przykład kupisz sobie 3 pary majtek rocznie i zużyłeś już, nie? I nie możesz już nic kupić, bo oni te C40 i Trzaskowski tak jakby mają ambitny taki cel, nie? Który gdzieś tam spoglądałem tak w przeszłość. Majtki, 3 na przykład majtki naraz nosić w jednym momencie, to potem już nie będziesz miał w czym nosić, znaczy czego nosić. Znaczy, nie wiem, czy tam, bo też nie było tam, nie, znaczy starałem się szczegółowo ustalić, czy na przykład będzie można cerować coś, nie? Albo pożyczać sobie, ale, no, ale raczej, wiesz, że nie. To raczej, takie, że nie. Bo to jest takie jedzenie zupy widelcem trochę mi przypomina. Że to, no bo oczywiście, że jest problemem to, że się za dużo rzeczy kupuje, ale z drugiej strony... Ale wiesz, dobrze, ja widzę, że ty masz co najmniej 4 koszule, nie? Bo już co najmniej zapamiętałem. No, ale z drugiej strony, każdy z nas funkcjonujący w warunkach współczesnego kapitalizmu wie, że jest coś takiego jak celowo skrócona przydatność produktu do używalności. Nie wolno się drapać. Pamiętaj, że tamten mówił, ten specjalista, żeby się nie drapać, czy nie robić takich rzeczy, bo to rozprasza bardzo, nie? Do tego się nie da. No jakby próby kamerowe życzę. Przeciwnie do ciebie. Bo mnie włosy swędzą. Nie. Jak to możliwe? Efektem jest to, że produkt taki jak koszula bardzo szybko się psuje, dziurawi, jest niezdatny do noszenia i jest problem, a starsze przedmioty, czy to odzież, czy to elektronika, wszystko. Jak na przykład mój zegarek Rula, proszę bardzo. Jest zegarek Rula, a działa? Działa? No działa, działa. Bo nie działa. Ale pokazuje przez całą dobę konsekwentnie tę samą godzinę, czy? Tak. Znaczy nie. Pokazuje przez całą dobę inną godzinę. Dwa razy na dobę pokazuje badał. Właściwą badał. Godzinę. Proszę bardzo, działa, chodzi. Rula. A ja mam też, mogę ci pokazać, mam taki zegarek. Ale nowy czy stary? Kiedy kupiłeś? Źle czas pokazuje. No. Tutaj mi reżyser mówi, że źle. A ja mam taki zegarek, który tutaj ma czujniki i ono mnie wszystko wie, ten zegarek. Ja ci zaraz zepsuję. Za rok on ci się zepsuje, będziesz musiał kupić nowy, bo ci producenci tak to robią, żebyś musiał kupić nowy. O zegarkach nie wiem. Ale to, że dobra, tam było tak. No więc dopóki te produkty nie będą takie, że można będzie z nich korzystać długo, no to nie można zabraniać ludziom kupować nowych rzeczy, bo nie będą rzeczywiście mieli w czym chodzić. No to trzeba od drugiej strony to zacząć się reformować. To jest tak, jak powiedzieć, że przegnajmy samochody z centrów miast, ale no to najpierw trzeba ludziom zaoferować transport publiczny, którym będą mogli jeździć, tak? I to jest wielki problem kapitalistycznego świata. I to jeszcze w Warszawie to jest bardzo dobrze z tym, bo przynajmniej komunikacja miejska w Warszawie to jest w porównaniu z tym, to jest na bardzo wysokim poziomie. Tutaj sobie zdjęli tramwaje w latach 50. zastąpili autobusami, które stoją w korkach, nie przyjeżdżają. Taki dowcip jest nawet, że właśnie, że tam ten autobus dubliński to długo nie przyjeżdża, a tam jak przyjadą, to od razu 4 przyjeżdżają, bo bardzo często się tak dzieje. No jest to tak, nie może działać. Także to C40 to tam kombinują, dobrze kombinują, ale jak zwykle od złej strony. A dobrze, to ja ci teraz powiem coś. Ważna rzecz taka, która mnie poruszyła i moją imaginację, że zacząłem się zastanawiać, jak te Trzaskowskie z tego C40 mają takie plany, żeby człowiek, obywatel, między innymi warszawski, warszawiak, warszawianka, żeby oni mieli do zjedzenia tylko 16 tam za 3 lata, potem już wcale kilogramów mięsa rocznie na przykład i tam, a potem 0 nabiału i żeby tylko te trzeciuchy, to skąd taki na przykład Trzaskowski, który rozumiem, że będzie pilnował, nie? Trzaskowski będzie wielkim strażnikiem mięsnym, nie? Mięsnym, tak sobie myślę. Nie wiem, może się mylę, bo technicznie jakby to miało wyglądać, że skąd oni będą wiedzieli, że ja zjadłem na przykład 15 kilogramów, a 16 i 17, nie? Czy będę miał jakiś taki czujnik, nie? Czy tam w żołądku będzie czujnik mięsny, czy będę chodził z czymś, będę musiał wypełnić specjalne druki, nie? Czy za mną będzie chodził oficer śledczy polityczny Trzaskowskiego i będzie ile jesz, nie? Albo na przykład będę na bazarze i będę próbował kupić tam 4 majtki, nie? Ale w ogóle zobacz,
I to czy się to wyświetli? Skąd oni będą wiedzieli, że ja za dużo zjadłem mięsa, nie? A jak za dużo zjem, to jakie czekają mnie kary? Czy pójdę na przykład za 17 kg mięsa, czy jest rok więzienia, nie? Nie wiem tego. 17. Tego nie powiedzieli. 17 lat, tak, za 17. Albo na przykład, zobacz, jakie się otwierają też gangsterskie światy. Pamiętasz, jak to było z prohibicją, że jak w Stanach Zjednoczonych zakazano na początku przy ubiegłego wieku sprzedaży alkoholu, to wtedy wszyscy zaczęli ten alkohol pędzić i sprzedawać i gangsterzy urośli w siłę i się ludziom żyło dostatnie gangsterskim i zlikwidowali ten zakaz prohibicji, uznali, że więcej złego niż dobrego przyniósł, ale teraz się zastanawiam, czy na przykład nie będzie przemytników majtek, nie? Albo czy nie będzie dealerka biustonoszami, nie? Rozumiesz, że będą chodzić dealerzy, wiesz, w takich czarnych okularach jak ja i łysi jeszcze będą, w dodatku nie jak ja, tylko że łysi będą, wiesz, karki takie, nie? I będą dealować biustonoszami na przykład, nie? Wiesz, o co chodzi? Poważna sprawa to jest. No tak, taki dystopijny scenariusz przedstawiłeś. Dystopia, powiedzmy dla tych, którzy nie wiedzą, czym jest dystopia, to jest to samo, co utopia, tylko zupełnie coś innego. Znaczy, tak. Dobrze wytłumaczyłem, nie? Dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo. Zrobiłeś taką definicję nieznanego przez nieznane. To jest najlepsza definicja. Tak. Idem per idem, to się chyba też. Tak. Idem to w znaczeniu tym, że ktoś już po prostu wychodzi z domu na przykład, nie? Idem per idem to jest. Idę tam, gdzie idę, nie idę, gdzie nie idę. Tak. No i jeszcze ci chciałem powiedzieć, już tak zbliżamy się ku końcu, bo tam może ty jeszcze będziesz coś chciał powiedzieć, ale nie. Że po prostu złapali takiego aktora królikowskiego, policjanty, nie? I się, czy te policjanty twierdzą, że on był pod wpływem narkotyków, nie? I że tam on samochód prowadził. A on mówi, że nie, że, i że miał przy sobie narkotyki. A on mówi, że wcale, że nie i że on po prostu się leczy. I że on się leczy i że to było jego lekarstwo. I po prostu zobacz, jacy niedobrzy. I że chory jest, nie? I że zobacz, jacy niedobrzy są policjanci polscy, nie? Że jest człowiek sobie chory, leczy się i ci go łapią i insynuują mu, nie? I to nie podoba mi się to. Ja nie wiem, jakie ty masz zdanie na ten temat, ale mi się to bardzo nie podoba, że prześladuje się chorych ludzi, którzy się leczą. Czy to w Irlandii, jakie tam jest spojrzenie? No tak, tak, tak. Tak mi się wydaje. Dobrze, to ponieważ jesteś korespondentem Salonu 24 w Irlandii, Dublinie, to powiedz, czym żyje Irlandia w tej chwili? No, to powiem ci, dobry temat jest. Nie, ja się zastanawiam cały czas, zastanawiam się, bo wiesz, to trudne pytanie jest. To te kwestie wypowiadał Maleszka, tylko on się jeszcze trochę jąkał, nie wiem, czy pamiętasz. A nie, on mówił dobre pytanie. Widziałeś ten film, nie? Widziałem. Jak Maleszkę pytali, nie? I Maleszka mówi, proszę pana, a dlaczego pan donosił na swoich przyjaciół? Dlaczego pan był po prostu kapusiem, nie? A on dobre pytanie. To z Gazety Wyborczej Maleszka, tam był redaktorem. Bardzo dobrym był redaktorem zresztą, tylko że trochę donosił, nie? Na kolegów. Taki był. Lubił się dzielić informacjami. Dobre. No. Właśnie. Coś tam jeszcze słychać fajnego tutaj w Polsce, to nie wiadomo, jak to będzie. Słuchaj, na koniec poproszę o to, żebyś się ucieszył, bo inflacja poszła trochę do góry, a ty zawsze, jak się inflacja pójdzie do góry, to ty się zawsze cieszysz i tłumaczysz ludziom po prostu, że to jest dobrze, bo pieniądze, które mają ludzie, to nie są wcale ludzie, tylko państwa. I że to jest dobrze, to byś się może ucieszył na koniec jeszcze, że inflacja poszła do góry. No ja mam nadzieję, że inflacja w marcu zacznie spadać, bo tak jak napisałem wielokrotnie, inflacja dwucyfrowa może być niebezpieczna dla gospodarki, ale inflacja jednocyfrowa nie jest jeszcze żadną tragedią, więc jak spadnie poniżej 10%, to wtedy przyznam się, ja nie jestem za dobry z tej mapy. Słuchaj, jak jest 17, to jest ilu cyfrowa?
No zobacz sobie tam, ile jest cyfer. To wtedy będziesz miał odpowiedź na pytanie ilucyfrowe. Tam jest 17,3, czyli to jest trzycyfrowa, tak? Może. Nie, 17,2 jest, czyli to jest trzycyfrowa. No to za dużo. Za dużo, no. No tak. Mogę być mniejsza. Tak. Tylko, że trochę mnie dotknęło, że nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Ale jakie było na pytanie? Na początku naszego programu. Jakie to było pytanie? Powiedz, bo już nie pamiętam. Zostawiłem taką... Bo ja mam swoje lata, to ja nie pamiętam. No. Koncepcję, taką wątpliwość, właściwie taką... Chciałem otworzyć dyskusję. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest, że ilekroć w Polsce ktoś mówi o tym, że Polska może gdzieś tam o jakąś rolę międzynarodową odgrywać i jakoś swoich tam interesów bronić, to dlaczego u licha zawsze tylu się podnosi w Polsce, którzy mówią, że nie wolno nam tego robić? Dlaczego tak jest? Czy ty znasz odpowiedź na to pytanie? Tak. Ponieważ w ich głowach jest taki koncept, że Polacy mają być takim narodem kategorii B, Polska ma być krajem kategorii B i żeby oni nie podskakiwali, żeby im się tam jakaś nie marzyła niemiecko-francuska czy włosko-brytyjska rola, tylko żeby sobie byli tacy, że mają byle co produkować, być robotnikami tanimi i te wysokie technologie wytwarzane tam w Europie mają kupować i łykać takie jak takie leszcze, tak, czy pelikany. Ale dlaczego? Dlaczego mają to w głowach? Formani, to Ben Hackers chyba. To, czy, dlaczego mają to w głowach? Formani, no dla pieniędzy. Tak myślę. Ale pieniędzy za to płacą? Ludziom? Bo oni chcą, że płacą. Zaraz wszyscy tak będą myśleć, będą przychodzić do ciebie, żeby im zapłacić. Kto płaci za to? Zawsze płaci ten, komu się opłaca. No. A opłaca się innym państwom. I przedstawiciele innych państw korumpują tych, którzy tak mówią. No dobrze, a co można z tym zrobić? Co można by z tym zrobić? Jak sprawić, żeby nie płacili? No bo oni mają dużo pieniędzy, tam ci przedstawiciele tych innych krajów, więc mogą tam to korumpować. To z polskiej historii znamy takie rzeczy. W Irlandii też była taka historia, bo nie wiem, czy wiesz, że w Irlandii na przełomie XVIII i XIX wieku była taka koncepcja ze strony Brytyjczyków, żeby zrobić Unię, czyli Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii wówczas. No i chodziło o to, że Irlandczykom to było bardzo nie na rękę, bo oni wtedy stracili tam parlament i tak dalej. Dostali trochę miejsc w parlamencie w Londynie, ale generalnie skończyło się to taką formalną na 100 lat utratą nawet resztek tej niezależności. No i było wielkie głosowanie, jak nadchodziło to wielkie głosowanie tam w irlandzkim parlamencie, to ci Brytyjczycy rzeczywiście na potęgę przekupywali, tam dawali ziemię, tytuły, pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Mieli z czego to dawali. No ale jak to można zrobić? Co? Zabronić? Ścigać? Nie wiem, no. No. Poproście w końcu o subskrypcję kanału na YouTubie. Żegnając się. To może to jest jakieś wyjście. No to dobra, teraz uwaga, żegnamy się, ale żegnamy się, bo to jednak... Dobrze. Bo to, że nas tam przekupywać mogą nasze elity obce mocarstwa, to wiadomo, ale co zrobić, żeby tak nie było? Słuchaj, ja się zastanowię nad tym i zaczniemy w przyszłym tygodniu zaczniemy od tego nasz odcinek, a teraz się musimy żegnać i musimy polecić nasz kanał na YouTubie, bo tu reżyser napisał nam, że poproście na końcu subskrypcję kanału na YouTubie. Ja chyba wiem. Dobra, to powiesz w następnym odcinku. Czy chcesz teraz powiedzieć? Teraz. Myślę, że Polska musi więcej płacić. Więcej płacić swoim, żeby nie dali się przekupić. A to mi się podoba w sumie. No. Lubię mieć w sumie płacone. Tak. Tylko, że wiesz, że wtedy może być inflacja. I wtedy przyjdziesz i będziesz mówił, straszna inflacja, o Jezu, inflacja. Właśnie dlatego mówię, że niby się nie bać tej inflacji. Oczywiście, jak nie jest trzycyfrowa taka jak 17,2. No tak, no 17,2 to jest trzycyfrowa inflacja, to nie? Trzeba jest pamiętać. Jeszcze przecinek. Przecinek jest tam. To już właśnie czteroznakowa. No, czterocyfrowo znakowa. Proszę, dajcie łapki w górę,
łapki w górę. Nie machajcie rękami. Nie drapać się, nie drapać się, bo próby kamerowe czy mieliście robione. Nie drapać się. No dobrze, proszę Państwa. Bardzo Państwu dziękujemy za to, że dotrwaliście, jesteście twardzielami, że wytrzymaliście z nami i ten. I bęc, bęc, rodzą się dzieci. Żegnamy Rafała Dabliosi z Irlandii, z Dublina, Dublina. Żegnaj Rafale do przyszłego tygodnia. Jeszcze, aha, jeszcze musiałem, na koniec jeszcze chciałem pokazać, że o tu kreseczkę sobie zrobiłem w Kielcach. Widać? Kreseczkę zrobiłem. Widać, nie? Słońce. Słońce. Dużo słońca. No ja tam nie wiem, bo tam się jak w czasie tego podróży, to tam były różne środki, nie? I tam, no, chyba to były Kielce, wydaje mi się, ale nie wiem tego też tak do końca. No tak też do końca nie wiem, czy to był pociąg, czy coś, bo tak jak mówię, przed podróżą też były już te środki. Tylko transport szynowy, proszę Państwa. Tak, szynowy. No to żegnamy Państwa, do widzenia. Cześć, 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 cześć. Pomachaj trochę na koniec, żeby poddenerwować widzów, bo się denerwują widzowie, jak się ten. Pomachaj, no. O, dobrze. Dziękuję Państwu. Pa, pa.